mimo nazwy, która źle się kojarzy, nasza gra będzie na pewno kojarzyć się bardzo dobrze, jeżeli chodzi o to, co wprowadzamy w tej chwili na rynek, bo to właśnie premiera ma być w tym roku. To jest tak naprawdę przyszłość, ale dzięki przeszłości. Więc nawiązujemy też trochę do hasła, do tytułu Instytutu Stanisława Lema. Jeżeli chodzi o naszą grę, to jest tak naprawdę całkowicie nowa rzecz na rynku. Bardzo dużo osób mówi, a powstawało już tyle gier, MMORPG, prawda, i tak dalej. Natomiast to jest gra, którą rzeczywiście my rozwijamy w ten sposób, żeby pokazać relacje pomiędzy Polakami, a ościennymi obecnie narodami, ale dawniej będącymi jednak częścią tej Wielkiej Rzeczpospolitej. My chcemy pokazać Rzeczpospolitę elekcyjną, gdzie narodów bodajże było z 6 przynajmniej w wielu językach, czyli gracz może grać zarówno po polsku, po angielsku oczywiście, no bo chcemy też to rozszerzać dalej, ale też po litewsku, po ukraińsku. Próbujemy, myślimy o białoruskim w najbliższym czasie, więc to nie jest tylko gra dla Polaków. To jest tak naprawdę gra, która ma pokazać nam tutaj, osobom żyjącym w Europie Środkowej, jak bardzo myśmy kiedyś byli razem i jak powinniśmy do tego też nawiązywać, wrócić. Natomiast przewodnikami po tym będą postacie z trylogii Sienkiewicza, więc nawiązujemy gdzieś tam do tej przeszłości, nawiązujemy bardzo mocno, ale pokazujemy to w nowej odsłonie i możemy zagrać na wszystkim, czyli możemy zagrać na każdym możliwym device, włącznie z własnym telefonem. Jeżeli chodzi o nas, no to kojarzymy się jako Lubomirscy, podejrzewam jednak, bardziej z przeszłością. Niemniej arystokracja i tu w ogóle Polska, ale nie tylko, prawda, światowa, zawsze starała się być w awangardzie, zawsze starała się wprowadzać pewne nowinki, kreować pewną rzeczywistość. My chcemy również pomagać w tej chwili, dlatego angażuję się w taką, a nie inną działalność. Dzisiaj my jesteśmy de facto częścią sieci, więc mówienie o tym, że my możemy się w jakiś sposób wyzbyć wchodzenia do internetu, wyzbyć korzystania z nowoczesnych technologii jest niemożliwe. Tak naprawdę coraz bardziej nasza praca, tak, praca w ogóle całej ludzkości powoli zaczyna być gdzieś tam związana z nowoczesnymi technologiami. Więc musimy się tego nauczyć, a my jako Fundacja Książąt Lubomirskich, ja osobiście też, bardzo mi na tym zależy, żeby to przebiegało w sposób właściwy. Więc z przyjemnością angażuję się w takie właśnie instytucje.